masz? Nogi. Dawaj, Wydulaj! Zawodnicy walczą naprawdę bardzo doświadczeni. Mamy 7 mistrzów Polski, w tej chwili mamy mistrza Europy w Formule Masters, mamy medalistę Unii Europejskiej, są zawodowcy, są zwycięzcy turniejów prestiżowych na gołe pięści. Także naprawdę zebrała się czołówka, jeśli chodzi o wagę ciężką w Polsce. No i chcemy dać jak najlepsze show przede wszystkim, czyli Hojrak Boxing Show. Chcemy zrobić pierwsze talent show w Polsce, pokazać w formie odcinkowej nie tylko to, jak walczą w ringu, ale też całe ich historie, czyli jak wygląda ich życie na co dzień, dlaczego tu przyjechali, dlaczego trenują boks. Boks jest bardzo ciężką dyscypliną. Człowiek się przygotował na 2 minuty, 3 minuty, a to wyszło 10 minut. Przeciwnik też jest zawodowcem, więc ja jako amator będę musiał wyjść na wyżyny, wznieść się niesamowicie. Boksowałem amatorsko w Polsce, też we Włoszech troszkę. No tych walk jest dość dużo, ja bym powiedział, że tak do setki by doszło, ale to było 20 lat temu. W boksie zawodowym nie mam kompletnie pojęcia o tym. Uczymy się cały czas na spokojnie. Nie jest to klasyczna walka bokserska, bo jest to 10 minut. 10 minut to jest wieczność. I bardziej tutaj się pracuje nad wytrzymałością niż nad jakimiś innymi aspektami. Tu nie ma kalkulacji, to trzeba mieć, albo masz w płucach i wygrywasz, albo cię po prostu nie ma. No. Będą wygrywać ci, co wytrzymają psychicznie. Różni się to od takich tradycyjnych zawodów tym, że w normalnej walce sędziowie ogłaszają werdykt, ogłaszają zwycięzcę, ale nie argumentują, dlaczego dokonali takiego wyboru. A my będziemy musieli jako komisja jeszcze powiedzieć, dlaczego według nas wygrał dany zawodnik i również ocenić przegranego. To jest inne tempo, inne prowadzenie walki, wczuwanie się, praca na ringu. Nie można się wystrzelać na samym początku, bo później runda trwa, runda leci. Nikt nie zatrzyma tych 3 minut. Dotrwam do 3 minut schowany, tak? Będę oddawał ciosy, żeby sędzia nie zatrzymał. 3 minuty, minuta odpoczynku, organizm się regeneruje, tak? I jedziemy dalej, a tutaj nie ma tego. Tutaj jest ciągła presja, ciągła walka. Zawsze walka ciągła będzie wyzwaniem i tutaj będzie dużo bardziej pracą charakteru niż samego przygotowania, ponieważ każda przerwa, która jest, to daje też możliwość odpoczynku, natomiast tutaj będzie bezpośrednio, tak jak dystans, około 4 rund, czyli bezpośrednio całe. Pojedynek zwycięża Łukasz!